Hej, cześć, ja nazywam się KR, a to jest kolejny odcinek z serii Dragon Age Origins. Aktualnie znajdujemy się w Skulptorium w Orzamarze, gdzie ostatnio zakończyliśmy swoją przygodę. Co do samego Orzamaru, chyba udało nam się wykonać większość zadań. Zostało ostatnie, mianowicie egzotyczne metody. Tutaj zielarz poprosił nas o odnalezienie dwóch czy tam kilku składników na sporządzenie właśnie antidotum i o ile dobrze kojarzę, to chyba właśnie dwóch nie mamy. Czyli elfiego korzenia, potrzeba jeszcze trzech i dwóch substancji stężających. Co do samego Orzamaru tutaj i zadań, które tu mieliśmy wykonać, udało nam się wykonać to główne zadanie, jakim było pozyskanie pomocy w walce z mrocznymi pomiotami i no, jak mniemam, tutaj niemałą rolę odgrywały traktaty, które zobowiązywały w tym przypadku krasnoludy do udzielenia nam tej pomocy. No i niestety trzeba było wcześniej troszkę podziałać, bo krasnoludy same borykały się z ogromnym wewnętrznym chaosem po tym, jak umarł ich król. No i nowym królem został Baelen. Przy, cóż, niemałym udziale z naszej strony. No i powiem szczerze, że mam mieszane uczucia. Myślę, że to jedna z tych niektórych takich niewielu sytuacji, w których ciężko jest wybrać coś słusznego. Bo tutaj najrozsądniej na początku wydawało się obsadzić w tej roli, w roli króla, Lorda Harrowmonta. I być może tak by było. Być może to hołdowanie tradycją, starym ideałom w jakimś sensie nie wiem, czy pozwoliłby przetrwać krasnoludom. Dlatego, że mam takie odczucia, że faktycznie przydałoby im się trochę zrezygnować z tych przestarzałych niektórych elementów, jakimi na przykład są te kasty i być może jakoś je zreformować. Także jest większa szansa na to, aby ktoś na przykład, kto faktycznie ma predyspozycję do bycia wojownikiem, znalazł się w kaście właśnie wojowników, a niekoniecznie w jakiejś kaście, która zajmuje się na przykład służeniem czy sprzątaniem. No i zobaczymy. Zobaczymy, jakie skutki będą tych naszych decyzji, które podjęliśmy. Tym samym ja tu jeszcze pozwolę sobie rozejrzeć się trochę po Orzamarze, bo ciekawi mnie, czy będą coś mieli do powiedzenia właśnie na przykład... Przynajmniej jedna osoba jest gotowa bronić tradycji. Dziękuję raz jeszcze. Samego może wyboru, którego dokonaliśmy. Zobaczymy, co się tutaj pojawi. Tu musimy przez diamentowy zakątek skierować swoje kroki. Ciekawe, co mają do powiedzenia właśnie tacy... Król Baelen nie zapomni o twojej lojalności. A tu? Niech żyje król Baelen! Tu nie mają żadnych wątpliwości, już jest ok. Zobaczmy w kongresie. Jest Orta. Orta była tą krasnoludzką kobietą, której przynieśliśmy kroniki jakieś rodowe. Dzięki temu sama awansowała, jak mniemam, do tego właśnie rodu szlacheckiego. Starej posiadłości Ortanów. Dzięki tobie ziściły się marzenia mojej rodziny. No właśnie, tu mam jakiś deshirów. Wynoś się, strażniku. Nie ma tu dla ciebie miejsca. He? To okropne. Nie tego pragnął Endrin. Aha, tutaj chyba są raczej sprzymierzeńcy. Baelen groził, że zabije moich synów, jeśli go nie poprę. Ocie. No dobra. Strażnik kongresu też ma coś? Kongres ogłosił przerwę w obradach, dopóki nie przemówi król Baelen. Aha. Dobra, czyli tutaj drzwi są zamknięte. No zobaczymy. Wydaje się, że Orzamar tak jak był podzielony, tak i został, czy jest podzielony dalej. Chociaż nie wiemy na jak długo. Może się okazać, że działania Baelena będą jakieś drastyczne znowu. Tutaj co mamy? Orzamar, Pałac Królewski. Tam już byliśmy w sumie. Najnowsze wieści. Lord Baelen zwycięzcą. Lord Harrowmont aresztowany i wystawiony na publiczne pośmiewisko. Okay. To dobry dzień dla Orzamaru. Aha. Ciekawe, czy tam będą mieli do powiedzenia ten pieniacz tutaj z kolei. O, jeszcze tam jest jakaś pani Deis. Może spróbujemy tutaj jeszcze zagadnąć. Rozumiem, że to tobie mamy dziękować za umieszczenie na tronie kolejnego edukana. Aha. Jak oni tam sobie bez ciebie radzą na tej powierzchni? A jakoś dają radę. Marnie, bo marnie, ale jednak.
Zobaczmy, tutaj chyba była posiadłość Harumontów. Oho, i pieniacz też zniknął. Czyli już pozbyli się tutaj. Nie wiem, czy rozsądnie byłoby tam wchodzić, czy nas ktoś tutaj zaatakuje, jeśli wejdziemy do posiadłości Harumonta. Zastanawiam się, czy jesteśmy wrogiem publicznym numer jeden tutaj. Lokaj? Dom jest pogrążony w żałobie, strażniku. Nie przychodź tu więcej. Okej. Dobra, to uszanujmy to. Dobrze. No fakt. Trochę z tą śmiercią Lorda Harumonta to troszkę przesada i egzekucją. Adalhelmi. Sama nie głosowałabym na Baylena, ale ufam osądowi matki. Być może Orzammar potrzebuje właśnie kogoś takiego jak on. No mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że faktycznie przetrwanie Orzammaru też tutaj jest bardzo ważne, bo myślę, że tym kluczowym aspektem będzie zacieśnienie więzów pomiędzy krasnoludami samymi a powierzchniowcami, tak abyśmy mogli działać wspólnie, bo inaczej nie wiem, czy jesteśmy w stanie stworzyć realny punkt jakiejś obrony przeciwko tej pladze i mrocznym pomiotom. Jest ich po prostu bardzo dużo, może zbyt dużo dla jakichś właśnie podzielonych frakcji, nacji. Dobra, zejdźmy sobie na dół do dzielnicy Gminu. I tutaj w dzielnicy Gminu rozejrzymy się za tymi składnikami, których potrzebujemy, czyli elfi korzeń i substancja stężająca. Chleba z porostów ze starym serem i kawałkami suszonego mięsa. Pojęcia nie mam, gdzie twój obiad. Dlatego, że nigdy nie wiadomo, kogo nagle chwyci głód. Mhm. No właśnie. Dobrze, i jestem w tym fachu najlepszy. Pracuję nad rudą własnoręcznie. Zobaczmy, tutaj mamy potężną miksturę z lirium. Myślę, że nie potrzeba. Możemy nawet sprzedać coś tutaj. O, to będzie najrozsądniejsze. Linia krwi. To sobie zostawimy. Mam taki plan, żeby te takie bardziej jakieś artefakty spróbować sprzedać też, ale w obozie. Dlatego, że chciałbym mieć taki dostęp do miejsca, w którym w razie czego, gdyby zaszła taka konieczność i coś by się zmieniło, moglibyśmy odkupić przedmiot i bez tego, bez potrzeby jakby błądzenia po różnych miejscowościach i odzyskiwania po kawałku komu co sprzedaliśmy. Tutaj krasnoludzki topór wojenny, myślę, jak najbardziej topór bitewny. Sztylet kruka zostawimy sobie. Za to te sztylety pozostałe sprzedamy. Pomiotów, awangarda, ten młot mistrza kuźni, młot Triana. Sprzedamy jeszcze krótki łuk i krótki łuk pomiotów. Następnie tutaj możemy sprzedać może skórzane rękawice kurzalca, skórzana zbroja kurzalca. A tu jest jeszcze ciężka zbroja płytowa ze smoczej kości, też niezła. Dobra, sprzedamy tą ciężką zbroję płytową, małą tarczę pomiotu, tarcza brandy, duża okrągła krasnoludzka tarcza. Tutaj jeszcze duży czysty kryształ również możemy sobie sprzedać. Zobaczmy, tutaj są jakieś pierścienie tylko, a słabsze okłady też raczej nam się tutaj nie przydadzą. Jeszcze zobaczmy, mniejszy balsam ciepła, o tego typu rzeczy. Runy sobie zostawimy, bo je można zawsze oddać sprzymierzeńcom, konkretnie chyba chodzi o wieżę kręgu. Diamenty, fluoryty, te rzeczy możemy tutaj również zhandlować. Okej. I trochę słabszą miksturę z lirium też nie potrzeba. Co dalej? Tutaj mamy składniki. Niestety, nie ma żadnych elfich korzeni ani substancji stężających. No a tak poza tym to chyba tutaj już... No jedyne, co jeszcze byłoby interesujące, to jest ten cierń róży, sztylet jakiś, być może dla właśnie zewrana, coś takiego. Tylko 148 sztuk złota, sporawo, a jeszcze jest co najmniej dwa inne przedmioty, które myślę chciałbym kupić. Ten Boermory, coś mi do powiedzenia? Niekoniecznie. Tutaj mamy kolejny sklep i tutaj właśnie jest ten sklep Figora. Zobaczymy, czy Figor... Figor to był chłop, któremu też ocaliliśmy życie tutaj z rąk tych rzezimieszków. O, i widzę, że nie ma problemu z królem Baylenem. Pokaż, co masz na sprzedaż. Wszystko oferuję ci w najniższych cenach, na jakie mogę sobie pozwolić. No oczywiście.
co tutaj? Tutaj mamy, o, jest substancja stężająca, ale niestety nie ma elfiego korzenia. Więc kupimy sobie tutaj dwie substancje. Czy inne tutaj jakieś jeszcze ciekawe rzeczy moglibyśmy znaleźć? Pasków nie bardzo. Ciężka zbroja płytowa to też jest chyba taka. Tak, tutaj są też takie właśnie, jakie sprzedaliśmy wcześniej. Diamentowy młot. No i to wszystko. Więc nieszczególnie dobra. Lepiej teraz niż później. No i pozostaje nam jeszcze porozmawiać oczywiście z członkami drużyny, zwłaszcza z Ogrenem. To byłaby chyba nasza pierwsza rozmowa taka, jakaś, gdyby się udało, chyba że dalej będzie miał. Nie trać czasu, strażniku. Tu był kowal, z tego co kojarzę. Wątpię, żeby miał elfi korzeń, ale zobaczymy, co ewentualnie mógłby posiadać. Ciekawy jest ten też znacznik ogólnie nad jego głową. Tak jakby sugeruje, że jest jakieś zadanie, ale... Czy zamierzasz zniszczyć kolejną część mojego sklepu? O, jeszcze możemy zapytać go o to, czy wiesz cokolwiek na temat tego, co dzieje się w sprawie króla? Trzymam się z dala od polityki. Kowal nie powinien zwracać na siebie uwagi tych, którzy przyznają koncesje handlowe. Niechaj przodkowie pobłogosławią rządom króla Bejlena i tyle. O, krótko. Sytuacja się uspokoiła, od kiedy na tronie zasiadł znów mocny władca. Mhm. No zobaczymy. Pokaż mi, co masz na składzie. Oczywiście. Pamiętaj, że przyjmujemy także towary na wymianę. No, wspominasz o tym za każdym razem, kiedy u ciebie handluję, więc jakże mógłbym zapomnieć. Zobaczmy, tutaj są jeszcze jakieś plany. Duża pułapka odłamkowa, kleszczowa, kolczatkowa. No i nie są szczególnie drogie, więc myślę, że mógłbym sobie je też kupić. Co my tutaj mamy? Czyli tak, z broni nic ciekawego. Z pancerzy kamieniołup kolejny, ciekawe. Ciężkie rękawice gorliwości, co to takiego? Ze zbroją oraz butami gorliwości dają dużą premię do siły woli. To mogłoby być, coś takiego mogłoby być ciekawe dla... dla Win, tylko trzeba by skompletować całą resztę takiej zbroja gorliwości, a tutaj chyba nie widziałem. To są tylko rękawice z tego, co widzę, on ma. No nic. Dobra, to tutaj odłamki metalu i to wszystko. Tak sobie myślę, czy ten odłamek metalu może coś takiego nie kupić, bo pewnie do pułapek by się przydało. Tylko teraz zobaczmy, pułapka, duża pułapka, odłamkowa. Co to będzie robiło? Ciekawe, czyli potrzeba odłamków metalu, tutaj pułapka szponu też. No zobaczmy, dobra, kupię sobie od niego jeszcze... Tak. Chcę zobaczyć, co masz na składzie. Kupmy sobie te odłamki. I może coś tam nawet się uda stworzyć. Dobra. To jeszcze jeden sklepikarz. Kojarzę tutaj jeszcze jednego sklepikarza, który może, być może mógłby coś takie... Oho! Widzę, że kolejni fanatycy Harumonta. Tutaj już ścieżka usłana poprzednikami, a kolejni się tutaj ustawili. No dobra. To nie pozwólmy zbyt długo panom czekać. Halo? Strażnik przyłączył się do Bejlena. I tam zaraz przyłączył się. Kurczę, sporo tych popleczników tutaj Harumonta. Ciekawe, że aż tak musiał walczyć o poparcie, a tu się teraz okazuje, że Bejlen rządzi, a cała reszta wyszła. Dobra, spróbujmy glifu strażniczego, mniej więcej tutaj. I ja poczekam chwilkę, aż zacznie działać, nawet powłokę kwasu sobie możemy, aż zacznie działać to zaklęcie. Jeszcze chwila, jeszcze moment, o. Poszło. Dobra. Oj, trzem udało się tutaj odeprzeć to. Chyba podleczamy kogoś, tak jest. Tutaj, o. I to nie wygląda zbyt dobrze.
odporność, odporność. Spróbujmy jeszcze wykorzystać sobie, o, przeniesiemy mocny okład leczniczy i silniejszy okład leczniczy. Nie wiem, który jest, który spróbujmy ten może. Spróbuj jeszcze przymrozić, o, w ten sposób. I tego głuszyć. Udało się? Nie, odporność. Oj, oj, oj. Dobra. Ten to jest jakiś, nie, to też jest jakiś zbrojny. On mi tutaj tłucze Morrigan, to mi się troszkę nie podoba, muszę przyznać. Może Win pomoże nieco. A my spróbujemy miażdżącego więzienia. Zdało egzamin, świetnie. Wejdźmy sobie do glifu. A co tu się wyprawia? O matko. Tu się kobiecina modli za swojego syna, tego Ruka. Słabszy okład leczniczy to tak nieszczególnie, ale może coś jeszcze? Nie, więcej układów tylko. Co tutaj? Silniejsza mikstura z lirium, o to już lepsze. I słabszy okład leczniczy. A tu mieszkańcy tak, 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 tu miałem kupić kawałek czegoś. Legnar. W końcu na tronie zasiadł prawowity król. Na cześć naszego zacnego króla Bejlena. Dwa srebrniki upustu na każdym zakupionym przez ciebie towarze. Dwa srebrniki upustu, okej. Okay. Pokaż, co masz na składzie. Nie pogardzę twoim złotem. Mhm. No i dobra, mamy tutaj, tak, z broni nic szczególnego, z pancerzy. To są lekkie. Unikacze srebrnego młota. Szansa na unikanie pocisków dla maga, okej. Okay. Ale tak, to nie mamy tutaj żadnej gorliwości ani niczego takiego. A akcesoria też nie ma, z różnych. A złoty symbol Andrasty. Tutaj za to jakieś talizmany. Plany na łagodne wabidło i silne wabidło. Ciekawe. A możemy sobie kupić. Jak już tak zainwestowałem, to czemu nie? No i dobra. Tutaj z tyłu za nami, czyli nie ma tutaj niestety elfiego korzenia, jego mość. Za to możemy sobie zerknąć jeszcze do tawerny. Może coś ciekawego się w samej tawernie dzieje. Zastanawiam się, jak nastroje, czy chociaż trochę się zmieniły po tym, jak Nevin. Głębokie ścieżki to nie miejsce dla bojaźliwych. No wiadomka. Bywalec oberży. Za zdrowie króla Bejlena. Oby się roztył i rozleniwił. Okej. Okay. Korra. Może i orza marmanowego króla, ale to nie znaczy, że pijacy nagle przestaną chlać. Nawet czym mogę pomóc? Jeszcze bardziej zaczną. Chciałbym się tylko zrelaksować po ciężkim jeśli dniu. Jeśli chcesz się napić, zawołaj którąś z moich dziewczyn. Mhm. Okej. Okay. Hulaka. Co za hulaka? Halo? Niech żyje król Bejlen! No tak. Tu jest jeszcze Lord Helmi. Wygląda na to, że twój plan wyboru Bejlena zakończył się powodzeniem. Oczywiście to nie ty odczujesz skutki tego sukcesu. A? Bywalec oberży? Olejcha dla wszystkich! Za pamięć Lorda Harrowmonta. No nieźle, czyli nic nowego w sumie tutaj, szczególnego się nie dowiemy, a zatem możemy sobie, myślę, kierować się do obozu. Tam powinniśmy jeszcze móc kupić elfi korzeń, bo spodziewam się, że tam go znajdziemy. W kurzowisku chyba nie było już żadnych zadań, ani też nie mieliśmy tam żadnego sklepu. Ciekawe, czy kapitan straży jeszcze coś skomentuje. Trudno uwierzyć, że znów mamy króla. No. Wygląda na to, że przodkowie rzeczywiście przychylni są edukanom. I tak i nie, przyjacielu, i tak i nie. Ta ręka tych przodków jest pchana przez ludzi. Jednak za każdymi akcjami, za każdymi właśnie jest jakaś akcja innego człowieka, za każdą decyzją. Krasnoludzki uczony. Zrażającą kreaturą, krasnoludzie. O cholera. Myślałeś, że ciebie nie zauważę? Ta chustka była moją własnością. Musiałem wydmuchać nos.
Od tego cholernego powierzchniowego powietrza szczypie mnie w nozdrzach. Nie miałeś prawa brać tego, co do ciebie nie należy. Nie zachowuj się jak piszczący bryłkowiec. Możesz korzystać z mojej chusteczki, kiedy tylko zechcesz. Jeśli masz chusteczkę, to dlaczego jej nie używasz? Nie, jest zbyt brudna. Twoja była czystsza. To nie do zniesienia! Nie zmuszaj mnie, bym wystawiła na próbę tę twoją krasnoludzką odporność, głupcze! Słowa, słowa, słowa... No nieźle, te interakcje pomiędzy bohaterami też są bardzo ciekawe, czasami właśnie te starcia charakterów. Ponownie mamy przywódcę. Dzięki ci, strażniku. Jesteś przyjacielem kamienia. Się okaże. Niech żyje król Bejlen! Od wielu dni nie jadłem. Kurczę, no widzisz? Może okażesz trochę litości biednemu starcowi? Chciałbym, ale nawet cię nie uposażyli w jakąś kwestię dialogową, w której mógłbym ci podarować jakiś pieniążek. Niestety, na górską przełęcz zatem się... O! Daj mi chwileczkę. Jasne, nie śpiesz się. Na kamień. Przez to niebo wydaje mi się, że zaraz odpadnę od świata. Następny. Czy to jest dla ciebie takie dziwne? Dziwne? Ha. Dziwne jest to, że twoja żona woli kobiety. A nie życie w świecie bez cholernego sufitu nad głową. No, ruszajmy. Niedługo ten, no, jak to mówią, zmierzch. O, wow, to pierwsza interakcja taka. Chyba wybija coś właśnie po tym, jak tutaj z Ogrenem, po tym jak była konfrontacja jeszcze z Brandą. Niech żyje król Bejlen! Niech żyje! No zobaczymy, czy dobrze podjąłem decyzję. Bo może się okazać, że zapłacimy za to wysoką cenę wszyscy. Czekaj, ktoś nas słucha. Na pewno? Czuję się jak kot w psiarni. Tak? Prosimy się o kłopoty. Cicho. Nic nie zrobiliśmy. A co planujecie? Jeszcze nie. Okej. Okay. Aren, czy on też ma jakąś na sprzedaż coś? Może? Zobaczmy. Mamy króla. Znów popłynie złoto. Nie masz im za złe, że trzymali cię na zewnątrz? Jeśli handel znów jest otwarty, to wszystko w porządku. Wolę interesy od kasty, której nigdy nie poznałem. No tak. Mieszkasz na powierzchni? Ktoś musi. Handel z innymi rasami czasem zamiera. My, powierzchniowcy, jesteśmy deską ratunkową Orzammaru, choć odmawia nam się przywilejów kasty. Kongres mówi, że odwróciliśmy się od kamienia, ale wciąż używają towarów, które im dostarczamy. Hipokryci. Może coś się zmieni, nim moje dzieci dorosną. No miejmy taką nadzieję. Ale moment, czy ja mogę jakoś pohandlować tutaj z Arenem? W takim razie życzę szczęścia. Moment. Moje zainteresowanie mi pochlebia, szlachetny panie. Oczywiście. Nie, nie ma. Okej, okay, czas już na mnie. W takim razie życzę szczęścia. Nie da się pohandlować tutaj z jego mościem, a tu więcej już nie ma. Nie można traktować fereldańskiej szlachty jak jakichś sługusów. Może i nie. Pogadamy o tym, jak skończymy z pomiotami. Z pomiotami. Dobra, wybierzmy się do obozu. Kawałeczek mamy tutaj do przebiegnięcia. I jak dotrzemy do obozu, to myślę, że fajnie byłoby sobie porozmawiać może z członkami drużyny, zobaczyć, czy w jakiś sposób skomentują te wydarzenia ostatnich dni. Dobra, do obozu. To na szczęście nie jest długa podróż, bo stacjonujemy tutaj tuż obok. Okej. Okay. Zobaczmy. Standardowo trzeba się z Lobo przywitać. Cześć, psinko. Pogłaskać, rzeczywiście. Łyn cię potem ogarnie. Dobra. Zobaczmy. Od zebrana zaczniemy. Co powiesz? Czy możesz nauczyć innych fachu skrytobójcy? Przypuszczam, że kruki i tak są wściekłe, co? Co zaszkodzi utrzeć im nosa jeszcze bardziej?
Jeśli chcesz poznać podstawy fachu skrytobójcy, z pewnością mogę ci je pokazać. Aha. Bądź każdemu innemu złodziejowi. A czyli się po prostu odblokowaliśmy specjalizację. Już ona w sumie była dostępna wcześniej, bo ja jestem skrytobójcą również. Także zapiszę sobie tutaj. Zobaczmy, co u Alistera. Coś cię trapi? O ile w ogóle cokolwiek. Oczywiście. Chyba nie. Może Leliana coś będzie miała ciekawego do powiedzenia, albo jeszcze tutaj mamy Stena. Czego sobie życzysz, Kadan? O, może teraz, jak odzyskaliśmy broń Stena. Mam pytanie. Jakoś mnie to nie dziwi. Tutaj chyba nie. Dobrze. Bo o dziwny Ferelden już pytaliśmy, ale chciałbym porozmawiać o czymś, co wspomniałeś. Uf. Może to. O, wcześniej mówiłeś coś o magach? Nie mamy takich magów jak u was. Mamy człekokształtne bestie, które robią różne sztuczki. Dlaczego nie macie magów? Mamy magów. Po prostu nie takich jak wy. No tak. Zapominam, że tutaj może być jeszcze ta kwestia. W takim razie... Jakich magów macie? Naszych magów się kontroluje, żeby wyrządzali mniej szkody niż wasi. Wycina im się języki i trzyma w celach. O matko. Jeśli magia jest taka zła, po co w ogóle z niej korzystać? Żyjemy w świecie, którego częścią jest magia. Równie dobrze można zanegować niebo. Parszara! Zamierzamy walczyć z pomiotami, czy poczekać, aż się znudzą i same sobie pójdą? Okej. Niech będzie. Chodźmy. Jak chcesz. No, jak zwykle ciężko się, nawet po odzyskaniu miecza wiele się nie zmieniło i ten dalej jest taką... taką napiętą górą. Leliana. Znam to spojrzenie. Coś cię gryzie, prawda? Musimy porozmawiać. Oczywiście. Tutaj ewentualnie mógłbym zapytać o jakieś opowieści, ewentualnie o jakieś, co zrobi, kiedy to wszystko już się skończy. Zobaczę jeszcze tylko z Ogrenem. Chciałem zanim tutaj, to może z Ogrenem tu porozmawiamy. Jesteś. O. Chciałem z tobą porozmawiać. I nie ściąga hełmu. Widać tylko oczy, gałki. Jak mruga tam. O czym? O tobie i o mnie. Wiesz, jak to czasami bywa. Spędzasz czas z pewnymi osobami i sprawy. Co się tu dzieje? Ja też siebie kocham, Ogrenie? O co tu chodzi? Wyduś to wreszcie z siebie, krasnoludzie. Tak sobie myślałem, że znam tu na powierzchni parę osób. Właściwie to jedną dziewczynę, którą poznałem w Orzamarze. Aha. Zanim stamtąd wyjechałem. Rzecz jasna. I chcesz ją odnaleźć? Dobrze by było pogadać z kimś innym, kto jest tu od jakiegoś czasu. Kimś jeszcze z Orzamaru. Aha. Kto to taki? Nazywa się Felsi. Ona i ja zaprzyjaźniliśmy się ze sobą po tym, jak Branda wyruszyła na głębokie ścieżki. Aha. Jestem pewien, że już mi przebaczyła. Pomyślałem, żeby ją odszukać, zobaczyć, jak jej się wiedzie. Ty
Zaprzyjaźniłeś się? Co masz na myśli? O, nawijaliśmy stary drut na szpulę, jeśli wiesz, co mam na myśli. Przepychaliśmy szyb kopalniany. Szturchaliśmy się trochę. Ty to wszystko wymyślasz na poczekaniu, prawda? Tak myślisz? Zapomniałem. Tak czy owak, rok temu wyruszyła na powierzchnię i od tamtej pory jej nie widziałem. Mhm. Co ona robi na powierzchni? Co? Dlaczego mnie o to pytasz? Ja nic nie zrobiłem. Próbowałem ją odnaleźć, kiedy ostatnim razem byłem w karczmie nad jeziorem Kalenat. Mhm. Nie było jej w pracy. Podobno siedziała w domu z chorą matką. Uznałem, że to przodkowie chcą mi coś przekazać, ale nie mogę przestać o niej myśleć. Mhm. Jest coś, o czym mi nie mówisz. Ach, ty wścibski woże kamieni. Zawsze podejrzewasz innych o najgorsze zamiary. A mylę się? A już myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. A, wyciągnąłeś nóż, co? Słuchaj, nie rozstaliśmy się z Felsi w najlepszej atmosferze. Mhm. Jestem zadziwiony. Mów dalej. Była zazdrosna o Brandę i musiała mieć wszystko pod kontrolą. A Ogren potrzebował trochę wolności. Rozumiesz, co mam na myśli? Tak czy owak, nie mogła znieść tego, że wszystkie kobiety chciały być ze mną. Dlatego odeszła. To szczera prawda. Mhm. Poczekam i wysłucham, jaka jest jej wersja wydarzeń. Bardzo proszę. Chwileczkę. To znaczy, że się do niej wybierzemy? Nie lubię przysięgać ogólnie, ale mimo wszystko, no postaramy się znaleźć tą Felsi. Dobry z ciebie przyjaciel, strażniku. Pomyślę o tobie, jeśli kiedyś jeszcze... Nie, to by jednak było obrzydliwe. No dobrze, co chciałeś powiedzieć? O, możemy zapytać go ewentualnie o swój styl walki, czyli ten... chyba to jest berserker albo łupieżca, któryś z tych dwóch. Zobaczymy za chwilę. Ale czy możesz nauczyć mnie swego stylu walki? Chcesz być berserker? O, zdjął hełm. Nie myślałem, że doczekam takiego dnia. Już jesteś prawdziwym potworem na polu walki, strażniku, ale twój styl nijak nie pasuje do bitewnego szału. Za dużo w nim myślenia, za dużo, jak to się mówi, finezji. Mhm. Ale jeśli znasz kogoś, kto nada się do tej roboty, chętnie go nauczę. Miło będzie mieć innego berserkera, na którego można by dla odmiany powarczeć. Powiedz mi coś więcej na temat berserkerów. A o czym tu do cholery mówić? Wkurzasz się, ruszasz do boju i padają trupy. To proste. Aha. Najtrudniejsze jest opanowanie gniewu. Wszyscy uczymy się, jak go powstrzymywać. Dlatego nie zabijamy każdego kurzalca, który na nas krzywo spojrzy. Musisz umieć wpaść w szał. Niektórym wystarczy udział w walce, ale inni muszą pomyśleć o czymś konkretnym. O przemocy, potworach, szlachcie, swojej żonie, o czymkolwiek. Swojej żonie? Tak, szczególnie o mojej. Po co walczyć w ten sposób? A czemu nie? Kiedy walczysz, wpadasz w szał. Na kamień. To taka taktyka, żeby wkurzyć wroga, licząc na to, że popełni jakiś błąd, prawda? Berserkerzy chwytają ten gniew i spijają go jak wczorajsze piwo. Następnie zwracamy go przeciwko naszym przeciwnikom i patrzymy, jak w powietrzu latają flaki. Okej, okay. No ma to jakiś sens, czyli generalnie taki kontrolowany gniew. Niby jednak gniew, niby dużo emocji, ale chodzi o to, że to gdzieś jest ukierunkowane. No dobra, czyli wystarczy tylko pomyśleć o czymś wkurzającym. W przypadku większości berserkerów tak.
Kilka lat temu brałem udział w pewnej ekspedycji z berserkerem, który nie umiał się rozjuszyć. Aha. Żeby zaskoczył, musieliśmy przykopać mu jaja. Okej. Okay. Porozmawiajmy zatem o czymś innym. Słucham. Mhm. Chciałbym dowiedzieć się więcej na twój temat. O co konkretnie chodzi? Na pewno nie masz nic przeciwko tej całej sytuacji z Brandą? O, jasne. Nie ma sprawy. Widzisz, pod pierzyną była gorąca jak ogień, ale z rozumem było u niej trochę gorzej. Wiesz, co mam na myśli. To wyjaśnia, dlaczego odeszła. Domyślam się, że kiedy wyruszała, nie była aż tak szalona. O, nie znasz jej. Była potłuczona niczym szklana podłoga. Wow. To znaczy, zanim została patronką. Bo później całkiem się rozkleiła. To znaczy, zostawia mnie i daje nogę z tą chuderlawą dziwką Hespit. Co ona ma, czego mnie brakuje? Na samą myśl o tym, jak są razem, całują się, liżą, leżąc splątane gdzieś w głębokich ścieżkach. Ja pójdę na chwilę do namiotu, wybacz. Okej, okay. Dawna miłość Ogrena. Zaktualizowano zadanie i jeszcze berserkera, żeśmy tutaj odblokowali. Zobaczmy to zadanie. Poszukaj Felsi koło jeziora Kalenat. Ogren powiedział ci o swojej dawnej przyjaciółce imieniem Felsi, która jakiś rok temu wyruszyła na powierzchnię. Nie rozstali się przyjaźnie. Teraz, gdy sam jest na powierzchni, chce jej poszukać i dowiedzieć się, czy mu wybaczyła. Felsi mieszka koło jeziora Kalenat. No to tam będziemy musieli skierować swoje kroki, jeżeli chcielibyśmy Felsi znaleźć. Tu możemy jeszcze wrzucić sobie trochę tych run. Przekaż kręgowi runy. O, wszystkie runy mistrzowskie. I jeszcze możemy resztę run tutaj wrzucić do wora eksperta. No ciekawe, czyli wydaje się, że sam Ogren jakoś się poukładał potem. Myślałem, że wywoła to większą traumę. A tu się okazuje, że to taki trochę Casanova, jakieś tam w każdej tajdze inna dziewczyna. Wszystkie runy nowicjusza jeszcze sobie oddamy i powinno się tu całkiem fajnie oczyścić. Tak, to możemy jeszcze przekazywać Dalijczykom materiały na przedmioty albo złoto rycerzom Arla Emona, ale... Pod twym dowództwem zrobią wrażenie nawet na templariuszach. No zobaczymy. Dobra, tutaj w takim razie jeszcze ja sobie podejdę do Bodana. Ty i twoi przyjaciele rzeczywiście wzbudzacie trwogę. Na trakcie to dobra rzecz. No wiadomo. Słyszałeś jakieś plotki? Była to tak standardowo bitwa. Możemy zapytać. Panowie starli się z Logenem w Dolinie Lakus i powiada się, że mieli przewagę liczebną. Aha. Ale Tern Logen to nie lada dowódca. Spytaj choćby Orlezjan. Podobno rozgromił banów. O, to niefortunnie. To przekonujące zwycięstwo dla tronu. Zastanawiam się, czy to rozwiąże kwestię sukcesji, ale mam wątpliwości. Standardowo. Tak w każdym razie mówi się na gościńcu. Wiesz albo nie, jak chcesz. Dobra, pokaż mi swoje towary. Z pewnością spodobają ci się dobra, które z synem zebraliśmy. Dla ciebie zniżka. No i zobaczmy, co tutaj. Przede wszystkim potrzebujemy materiałów. Konkretnie chodzi nam o coś, czego tutaj niestety nie ma, czyli elfi korzeń. Będzie go trzeba poszukać gdzieś indziej. Może się natkniemy. To nic. Zobaczmy jeszcze, chciałem... Tutaj, tu jest te weszjale, czyli ta broń, która myślę byłaby bardzo fajną bronią dla Alistera na przykład. I nawet moglibyśmy sprzedać to, czego nie będziemy tutaj używali, czyli tak. Tutaj jest sztylet kruka jeszcze. Młot Triana to była broń dwuręczna, a tu jest młot mistrza kuźni, też jest bronią dwuręczną. Ta ma troszkę więcej obrażeń. Aha, tu jest jakaś odporność. To możemy na razie sprzedać. Podobnie jak ten miotacz włóczni chyba też, chyba że najpierw zobaczę, czy komuś mogę zastąpić. Moment. Zobaczymy, czy u kogoś będzie lepsze. Tutaj mamy Yusarisa. Ma sporo obrażeń.
To zostawimy. Wen ma tkacza zaklęć, który daje sporą premię do magii. To też tutaj warto zostawić. Morrigan ma jakiś standardowy kij i można by coś kupić. Sten dzierży swój miecz. Zevran ma ostrze srebrnorytu i sztylet zwierzoczłeka. Tutaj chyba sztylet kruka byłby. 6,40 tu jest jeszcze. Obrażenia. Czy tu mamy, jakie obrażenia mamy? 18,7 i 18,2, jakbyśmy zamienili. To tyle samo. Tu się coś zmienia? Też nie bardzo. Tylko tutaj wzrasta nam trochę atak. Ale tak to jest to samo. To skoro tak, to jeszcze zobaczmy przebicie pancerza. Chyba lepsze. Tu są jeszcze tylko dwa miejsca na jakieś runy, więc to też mogło być w porządku. Zobaczmy dalej, jeszcze chciałem przyjrzeć się. Tak, tutaj mamy pawęż. I honor powierzchniowca. Tutaj jest 11,20. Odporność duchowa i obrażenia przeciwko nieumarłym. A tam mamy obrażenia przeciwko mrocznym pomiotom. Regeneracja wytrzymałości podczas walki. Osłabia pobliskie mroczne pomioty. To też niekiepskie. Dalej jest Leliana. Tutaj tego miotacza włóczni możemy zobaczyć. 3 do sprytu. No i to też tak nieszczególnie. Ten łuk chyba lepszy. Z tym sprytem i jeszcze większe obrażenia. Czyli żadnych takich szczególnie dobrych tutaj elementów nie znaleźliśmy. Się zastanawiam tylko, czy nie zdjąć tej tarczy i nie zamienić się tymi tarczami. Czy to nam coś da tutaj, jeżeli chodzi o kwestie bonusów jakichś. Tu mamy 12, jest szansa. Siła woli tam się mogłaby też przydać. O. A tutaj założymy... Chyba Wyn ma... to prawdziwy król jest, to nie jest... Czy ktoś tutaj miał taki pancerz z tego prawdziwego króla? To jest Kaylana. Tutaj jeszcze ewentualnie chyba Ogren ma legionu. To nam to za dużo nie daje w takim razie. Ale może zostać, bo tu jednak siła woli... I kondycja siła woli odpowiada za regenerację, między innymi. To resztę sprzedamy. Myślę, nie będziemy tutaj robili użytku z tego. Zmęczenie tutaj podobne. Dobra. Jeśli jest coś, co mogę dla ciebie zrobić, proszę, proszę, powiedz. Pokaż mi swoje towary. Sprzedamy wszystkie dobra, przedmioty, które tutaj zebraliśmy. Dla ciebie zniżka. Zebraliśmy, bo raczej nie zrobimy z nich użytku. Czyli linia krwi... No jest, tutaj mamy tylko i wyłącznie właśnie tą 3 do zręczności. To mogłoby się potencjalnie przydać jako broń taka, która Zevranowi, to mogę ją ewentualnie zostawić, a tą resztę tutaj sobie sprzedamy na razie. Ten honor powierzchniowca, zobaczmy, czy tylko tyle samo będziemy mogli potem odkupić. Czy to będzie kłopot jednak. Honor powierzchniowca, gdzie on tutaj się... Tak, jest w takiej samej tak jakby cenie, więc okej. Okay. Miotacz, młot. Triana, tą awangardę. Tutaj jest 3 do siły i 3 do kondycji. To też jest niekiepsko, przyznam szczerze. To sobie zostawimy. Tutaj sprzedamy jakiś kamieniołup. Hełm głębi. Plus 2 do kondycji. Też nie głupi. Rękawice czarnej ręki. To mogłaby Morrigan założyć, ale na razie... Czy to one też są w jakichś części setowych? Takich, że... Trzeba założyć? Raczej nie. Dobra, to rękawice sprzedamy, dalijskie rękawice również, dalijskie buty. Ten wysiłek to też fajna dosyć zbroja taka, tylko trzeba by pozostałe rzeczy ewentualnie odnaleźć. Tarcza Brandy tu też możemy sprzedać. Bojowa uprząż Mabari. Tu serce kowala sprzedamy. Amulet ucznia też nie potrzeba. Przysięga strażnika. To moja taka. Plus 1 do siły woli i 10 do odporności psychicznej. Pas lordów magistrów. To dosyć taki ok. Pierścień krwi. Obrażenia duchowe od natury, od ognia, od zimna.
Słabsze okłady lecznicze możemy sprzedać. Jeszcze jakieś takie podstawowe może mikstury z lirium. No i troszkę się zwolniło tego miejsca. Całkiem nawet sporo bym powiedział. Tak bym dokupił jeszcze może tych substancji różnych, bo one się dość często właśnie zużywa przy tworzeniu jakichś elementów. I tak sobie 20 na przykład substancji skażających. Możemy spróbować jeszcze 20 tych destylujących i może stężających też weźmiemy sobie z 10. Proszę bardzo. No i mamy 137 sztuk. Jeszcze porozmawiam sobie z Morrigan. Zobaczę, czy ona będzie miała cokolwiek do powiedzenia na temat tych ostatnich wydarzeń, o co chodzi, przyjacielu? Które miały miejsce. Chciałbym porozmawiać o czymś osobistym. Jesteśmy w obozie, więc każda chwila jest dobra. Nie, tu mogę tylko ewentualnie pytać o to, dlatego wciąż tutaj jest. I myślę, że nie zareaguje na to zbyt dobrze, więc nie będziemy jej o to takie rzeczy wypytywać. No i dobra, to chyba wszystko, co tutaj możemy ewentualnie podziałać. Jeszcze, co prawda, chyba Lelianę mieliśmy jedną kwestię jakąś dialogową. Coś cię gryzie, prawda? Musimy porozmawiać. Oczywiście. Co zrobisz, kiedy to wszystko już się skończy? To zrobię? Nie zastanawiałam się nad tym. Podróżowaliśmy razem po całym świecie. Czy to się musi skończyć? No cóż, ja też chciałbym zobaczyć świat. Świat jest pełen możliwości, przygód do przeżycia i historii do opowiedzenia. Chcę być częścią tego wszystkiego. Być może będę potrzebować towarzystwa, a ty nie jesteś zanadto irytujący. Jeśli zechcesz, będziesz mile widziany. Ach, tu jeszcze ewentualnie, no widzę, że dziewczyna się coś słodzi tutaj do nas. Czy chcielibyśmy podróżować? No zobaczymy. Póki co postarajmy się pozostać przy dobry życiu. Dobry pomysł. Zanim zaczniesz snuć plany na przyszłość, warto się upewnić, czy będziesz ją w ogóle mieć, prawda? No mimo wszystko myślę, że jakieś to zobaczymy, jak się potoczą losy jeszcze, bo przecież tu się okazuje, że Alistair został może nie do końca królem, ale ma prawo do tronu. Zebrano to tam będą ścigać te kruki. Ciekawe, co ze Stenem ewentualnie, jakby miało się to rozwiązać dalej. Jakie będą jego decyzje. No i jak długo będzie nam towarzyszyła jeszcze Wyn, ze względu na te konotacje, które ma ze swoim duchem. Nie wiem, co teraz będzie też pchało Ogrena, bo wydaje się, że znalazł kolejny cel w postaci właśnie odnalezienia tej swojej Filsi, jakiejś dawnej miłości. No i jest jeszcze Morrigan, która też jest taką trochę enigmą. My natomiast, cóż, musimy odnaleźć w dalszym ciągu ten elfi korzeń, a ponadto zostało jeszcze szczyt wojownika. I tutaj jest jeszcze nieopodal chyba przełęcz Sulchera. Nie wiem, co to dokładnie, ale być może warto by tam się pojawić i zobaczyć, co też jest w okolicy. No i oczywiście ta Filsi to gdzieś podejrzewam tutaj w dokach nad jeziorem Kalenat będzie. Myślę, że to jest doskonały moment na to, aby zapisać sobie w tym miejscu odcinek, co niniejszym czynię. No i podziękować wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Chciałbym wam także życzyć przyjemnego popołudnia i wieczoru. No i zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie mam nadzieję uchylimy rąbka kolejnych tajemnic i kolejne jakieś zadania uda nam się wykonać. Tyle ode mnie, także dzięki serdeczne jeszcze raz, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć.